Drodzy Państwo, będziemy rozpoczynali. Witam bardzo serdecznie wszystkich w progach kawiarenki Piosenka o porcelanie. I witam naszego gościa dzisiejszego wieczoru, Natalię Bryszko-Zapór. Witamy Cię bardzo serdecznie, Natalio. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że tutaj jestem dzisiaj. Nie pierwszy raz jesteś. Właśnie wspominaliśmy z Natalią przed chwilą, że mieliśmy tutaj, ale to już 5 lat temu, takie seminarium, które robiliśmy wspólnie z Litwinami, Polakami i Rosjanami. Pod patronatem Miłosza. Natalia przez 5 lat była dyrektorką Polskiego Instytutu w Sankt Petersburgu. Wcześniej była radczynią polskiej ambasady w Kijowie. Wcześniej była dziennikarką zaangażowaną w sprawy wschodnie, korespondentką Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej z Rosji w latach 90. Jeszcze wcześniej była działaczką Polskiego Antykomunistycznego Podziemia. A po tej karierze też dyplomatycznej jako dyrektorki Instytutu Polskiego założyła własną fundację. Fundacja jest, tak działa, malutka jest, ale pracujemy głównie z Ukrainą ostatnio. Więc... Partnerstwo Europy Środkowo-Wschodniej, tak się nazywa. Więc, ale jest też autorką książek. Pierwsza twoja książka się nazywała Pogranicze... Wszystkiego. Podróże po Wołyniu, czyli dotyczyła... W dobrym miejscu. Dotyczyła już Ukrainy. A teraz bohaterką też naszego wieczoru będzie książka Ja tu zostaję, fenomen Wołodymyra Zełenskiego. I mamy tutaj, książka się ukazała w ubiegłym roku, ale mamy już świeże ukraińskie wydanie kijowskie tej książki. To bardzo ciekawe, że Ukraińcy chcieli wydać i czytać twoją opowieść o ich prezydencie. Może do tego wrócimy w rozmowie, bo wróciłaś niedawno z Kijowa, gdzie była promocja, prawda, książki. Wróciłam... w poniedziałek poprzedni, nie w tym tygodniu poprzedni. Mam bardzo świeże teraz wspomnienia, jakieś przeżycia, a byłam tam akurat z tej okazji właśnie, bo to były pierwsze autorskie spotkania. Książka wyszła, przekład wyszedł 1,5 miesiąca temu mniej więcej. Prezentacja odbyła się przez internet, online mój udział był, a to właśnie były 2 pierwsze spotkania autorskie. No i oczywiście Kijów to jest zawsze wielkie przeżycie. Właściwie chyba musisz mnie, Krzysztofie, troszkę naprowadzać, bo ja mogłabym teraz zacząć i do jutra nie skończyć tej opowieści. Przejdziemy do książki, ale może opowiedz o duchu dzisiaj Kijowa. Jakie wrażenia wyniosłeś? To może tak, może zacznę od poprzedniego wyjazdu. Jeździliśmy, tutaj jest Marek, mój mąż, gdzieś, nie wiem, zaginął już. A jest tak. Jeździliśmy w ramach naszych fundacyjnych projektów do Kijowa w ubiegłym roku na przełomie września i października byliśmy. I różnią się teraz te doświadczenia, a teraz właśnie drugi raz. Parokrotnie byliśmy w Ukrainie Zachodniej, ale w Kijowie od momentu, od czasu rozpoczęcia tej inwazji na wielką skalę, czy jak się teraz mówi czasami nawet wielkoskalowej. Nie lubię tego słowa, ale trudno to jakoś inaczej określić. W każdym razie byliśmy kilka razy w Ukrainie, 2 razy w Kijowie. Pierwsze wrażenia w ubiegłym roku były, tak, z jednej strony były przygnębiające bardzo, bo oprócz samego Kijowa, obrzeży Kijowa, gdzie jeszcze było wiele zbombardowanych ruin pozostawało, odwiedziliśmy wtedy także te podkijowskie miejscowości, Bucze, Borodziankę, Irpień, jechaliśmy do rodziny, która przeżyła, przetrwała tę okupację w okolicach Borodzianki. I
wrażenie nieprawdopodobne, dlatego że my to wszystko jakby wiemy, znamy, widzieliśmy z obrazów, z wideo, z nagrań, z tekstów, z opowieści, ale jak się widzi na własne oczy ten poziom zrujnowania i jakiegoś naprawdę szalenie barbarzyńskiego potraktowania no działań jakichś wojennych, nie wiem jak je nazwać, to naprawdę, zwłaszcza, że to jest bardzo blisko, to jest właściwie Kijów. Więc to było jedno wrażenie. Jakby patrzyłam na to, wychodziłam z samochodu, patrzyłam na całkowicie zbombardowane centrum handlowe na przykład, albo budynek, który był właśnie świeżo wybudowany, jeszcze niewykończony, z napisem wielkim mieszkania tam do wykupienia i całkowicie ostrzelany właściwie taki szkielet tego budynku, a plakat na przykład, ten transparent, ten napis został, tego mnóstwo takich obrazków. Albo na przykład nie wiem, ogrodzenia przy drodze, które były dosłownie posiadkowane jak sito, bo cały czas były jakieś tam ostrzały, oczywiście strzelały dwie strony, ale tak czy inaczej. Pod Kijowem ten widok jest po prostu jakiś nierealny aż. No. Więc to był poprzedni wyjazd, natomiast sam Kijów, mieszkańcy... niesamowita siła ducha. Ja nie wiem, co to jest za zjawisko. Ja z czymś takim się nie spotkałam nigdy więcej, nigdzie więcej. Siła ducha ludzi, którzy przetrwali bombardowania, którzy, nie wiem, no, przykładów mnóstwo. Na przykład mamy taką zaprzyjaźnioną nauczycielkę muzyki, która skończyła w tym roku 80 lat. Jeszcze była tuż przed urodzinami. Która spędziła tam, nie wiem, 40 dni, zdaje się, w schronach. Której skakało ciśnienie bardziej od tego, co pisała jej w SMS-ach jakaś kuzynka z Moskwy, niż od tego, że musi siedzieć w skronie i ich bombardują. I jednocześnie, nie wiem, uśmiech na twarzy, radość z tego, że no, na przykład z nas, tak, że nas zobaczyła i z wielu różnych innych rzeczy, jakaś radość życia i taka... Takie przekonanie głębokie i pewność, że Ukraina musi zwyciężyć. To po prostu się przewija we wszystkich spotkaniach, we wszystkich rozmowach. I teraz tak, ten tam tydzień, dwa tygodnie temu przyjechaliśmy do Kijowa. Codziennie wyją syreny. Nikt oczywiście nie zwraca na nie uwagi i nawet trudno krytykować ludzi za to, że nie biegną do schronów, skoro mają to od ponad roku. No, rzeczywiście nie da się codziennie kilka razy biegać do schronów. Człowiek się uodparnia. My zresztą też, bo nie pierwszy raz w Ukrainie, więc oczywiście też nigdzie nie biegniemy. Człowiek tylko rejestruj. A, o, znowu tam coś gdzieś wyją. Dlaczego to się okaże, tak? Ludzie są zmęczeni, bo to widać. W każdym razie ci nasi znajomi, no kilkanaście osób żeśmy zdążyli zobaczyć, to się daje bardzo zauważyć, że są zmęczeni, są i fizycznie, ale są zmęczeni psychicznie. Fizycznie też, bo oni przetrwali teraz tę zimę nieprawdopodobną. Zimę, w której cały czas te blackouty, to włączenie świateł. Moja redaktorka, tej pani redaktor ukraińskiego przekładu, pracowała w Kijowie i tam cały czas wyłączali światło, w związku z tym ja dostałam grafik wyłączeń, żebym ja wiedziała, kiedy się z nią można skontaktować bezpośrednio. Znaczy jest prawdopodobieństwo, bo to niekoniecznie jeszcze musiało na pewno tak być, ale oni przetrwali tę zimę i po prostu widać po ludziach teraz, że ta zima była naprawdę ciężka, są zmęczeni fizycznie, są zmęczeni, odczuwa się to zmęczenie psychiczne. Różnie ludzie to przechodzą. Oczywiście to jest teraz też taki moment, rok z kawałkiem, kiedy już tej adrenaliny jest mniej, a doświadczeń przykrych jest znacznie więcej. I nie zmieniło się tylko jedno. To absolutne przekonanie, że po pierwsze mamy rację, więc zwyciężymy i prawda jest z nami. A dwa, takiej jakiejś chęci do życia, no to jest, no zdumiewające jest to w Kijowie, w ogóle w całej Ukrainie, ale w Kijowie szczególnie. Słuchajcie,
jakieś knajpki pootwierane, mnóstwo wystaw, mnóstwo imprez, koncerty. Przerywają te koncerty, jeśli jest alarm. Wtedy, kiedy słychać syreny, to muszą wychodzić, muszą gdzieś tam iść do schronu. Ale miasto jest tętniące życiem. Jest bardzo dużo młodych ludzi. Nawet wrażenie jest takie, że jest ich proporcjonalnie więcej niż kiedyś. Ja przypuszczam, że po prostu starszych ewakuowali. Oni pewnie są w jakichś tam ukraińskich nawet miastach trochę bezpieczniejszych. Wszystko działa, wszystko tętni życiem pod te syreny. Także tutaj rzeczywiście wrażenie jest tak silne, że ja mogłabym tak po kolei opowiadać po kawałku, na co nie mamy czasu, ale rzeczywiście Ukraina chyba jest w naszych czasach fenomenem, który zostanie w historii na zawsze już. No to o tym fenomenie porozmawiamy więcej. Dzięki za tą relację, która już nam otwiera, uchyla okno na atmosferę życia w Ukrainie. Kijów, miasto, które oboje strasznie kochamy, i to jest, kto był w Kijowie już po niepodległości ukraińskiej, a zwłaszcza w ostatnich 10 latach, a nie był wcześniej i znał Ukrainę mniej więcej z opowieści, zawsze przeżywał ten szok, że nagle jest po prostu niesamowicie witalna metropolia z wspaniałym życiem kulturalnym, tętniąca różnymi językami, spotkaniami. To było nie zawsze niezwykłe doświadczenie. Doświadczaliśmy tego, jak ten na początku ciągle wyraźnie słyszany język rosyjski stawał się coraz mniej słyszany, i moje ostatnie wizyty w Kijowie, pamiętam, to już były takie, kiedy głównie słyszałem ukraiński na tych samych targowiskach. Bardzo mało. Teraz oczywiście słychać znacznie mniej. Rosyjski znika z ulic Kijowa. Rozmawiają po rosyjsku ci, którzy już w jakimś tam, w każdym razie nie młodzież na pewno, bo młodzież właściwie już się praktycznie już nie rozmawia po rosyjsku, i to jest oczywiście efekt tego ostatniego roku i nie tylko zresztą w Kijowie, i również nawet na wschodzie Ukrainy to jest widoczne, że ludzie po prostu starają się rozmawiać po ukraińsku, nawet jeśli nie jest to ich pierwszy język, jest to ich drugi język i niezbyt powiedzmy jakieś taki dla nich wygodny, tak, komfortowy, tak, to jest. I to, ten fakt, o którym mówisz, takiego pogody ducha, czy który może zaskoczyć kogoś, każdego, kto by się spodziewał, że to my powinniśmy, przyjeżdżając tam z Polski, z Europy, ze świata, pocieszać mieszkańców Kijowa, Ukrainy, Lwowa, jest często odwrotnie, prawda, że to od nich płynie ta spokojna opowieść, narracja. I tu chcę, bo dotykasz tego w książce, kiedy mówisz, że wojna, która ta pełnoskalowa, która wybuchła 24 lutego zeszłego roku, była dla świata szokiem, zaskoczeniem, ale nie była takim zaskoczeniem dla Ukraińców. Jakbyś mogła o tym powiedzieć, jak oni byli wcześniej przygotowani? Wiesz, ja książkę zaczynałam pisać, książka nie była moim pomysłem, to od razu powiem, że zgłosiło się do mnie wydawnictwo Więź mniej więcej chyba niecały miesiąc po 24 lutego z tym pomysłem. Chwilę się zawahałam, stwierdziłam, że wyzwanie jest olbrzymie, ale się podejmę, bo po prostu byłoby szkoda tego nie zrobić. W przestrzeni publicznej, w dyskusji, która w Europie, nie tylko w Polsce, się toczyła od tych między 2 miesięcy, kiedy okazało się, że olbrzymie siły Rosjanie gromadzą pod ukraińską granicą, rozmowy czy dyskusji, czy debaty wokół pytania wejdą czy nie wejdą, zwykle padały rozmaite przypuszczenia,
że wejdą, Ukraina skapituluje, albo może na przykład, że nie wejdą, tylko to są takie naciski, bo chodzi cały czas o Nord Stream 2, to bardzo poważni analitycy pisali, ja patrzyłam, czytałam to ze zdumieniem, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że z tego można było zrozumieć, jak mało Europa, tak, cały świat na zachód od Bugu przyglądał się Ukrainie i rozumiał Ukrainę w tych ostatnich 30 latach. Więź do mnie się zgłosiła, bo ja dla więzi napisałam tekst tuż przed wojną o tym, że wejdą i że się sparzą na Ukraińcach, bo Ukraińcy na pewno tym razem nie odpuszczą. Ja skracam oczywiście tą swoją trochę bardziej skomplikowaną wówczas myśl. No i akurat się nie pomyliłam, co myślę, że z czego myślę, że może ja mogę jakoś się tym pochwalić, ale nie dlatego, że jest tu jakiś element, nie wiem, jasnowidzenia czy czegoś takiego, tylko dlatego, że właśnie ta książka, o której wspomniałeś, o pograniczu, kiedy ja jeździłam, zbierałam materiały na Wołyniu do tej książki, ja rozmawiałam też sporo. W ogóle raz, że rozmawiałam z różnymi ludźmi, ale też rozmawiałam z ludźmi, którzy na przykład przeszli przez tę wojnę w Donbasie od 14 roku w różnych, na początku przecież to właściwie Ukraina się broniła dzięki ochotniczym oddziałom, więc i ludzi, którzy byli w tych ochotniczych wojskach i później już w wojsku kontraktowym, w wojsku profesjonalnym. To, że Ukraińcy tym razem, a poza tym ludzie byli też, Ukraińcy po tym 14 roku przeżyli tak olbrzymi zawód, jeśli chodzi o sąsiada swojego i tak to absolutnie się przekonali co do tego, z czym mają do czynienia, że oni rzeczywiście byli przygotowani, może nie byli przygotowani aż tak rewelacyjnie, jeśli chodzi o stan wojska, chociaż on był bez porównania lepszy niż to, co było w 14 roku, kiedy zostali po prostu zaskoczeni z niczym, a armii praktycznie nie było wtedy, ale byli przygotowani przede wszystkim jakoś, nie wiem, wewnętrznie. Oni się spodziewali tego, że będzie ta inwazja. Pamiętam na przykład rozmowy jeszcze chyba tam w 2018 czy 2019, kiedy taki wolontariusz, który sam przeszedł przez to tak zwane ATO, to co na początku było, był w tym wojsku, mówił, że tym razem to na pewno nie będzie tak, jak było w 2014. I to tym razem wtedy jeszcze tak nawet dla mnie brzmiało, że może jednak tego razu nie będzie, tak? A tam to przekonanie istniało i naprawdę wiedzieli, że to się zdarzy. Wiele ludzi było o tym przekonanych. Oczywiście to, że zwykły cywil nie był przygotowany aż tak do tego, jakby się chciało, no to tak czy inaczej oczywiście wielu to zaskoczyło. Ale też przed 24 lutego oni się już jakby zbiorowo się przygotowywali. Ja pamiętam, słuchałam różnych audycji radiowych ukraińskich, zaglądałam do internetu, tam było mnóstwo informacji, jak się mają zachowywać, jeśli się zacznie inwazja, jeśli zaczną naloty, jakie mają mieć rzeczy przygotowane w tej alarmowej walizce tak zwanej, czyli takiej na wypadek tak szybkiej ewakuacji. Różne były wersje zresztą tych walizek, no ale generalnie oczywiście są rzeczy takie przemyślane, podstawowe, potrzebne w takiej sytuacji. Były już przygotowywane schrony, były już, no w każdym razie, były na przykład, pamiętam audycje o tym, jak się trzeba zachowywać z dzieckiem wobec dziecka, jeśli zacznie się wojna. To nie było tak, że w Ukrainie po prostu 24 lutego zeszłego roku zaczęły lecieć bomby, a nikt wcześniej nawet nie pomyślał, że coś takiego może się zdarzyć. Nie, nie, to było tego, informacji było bardzo dużo o tym, jak się przygotować, było bardzo dużo od każdej możliwej strony i jak się zaczęło,
Ludzie też poza tym już ćwiczyli, na przykład zgłaszali się do obrony terytorialnej. Ja pamiętam, że się nawet emeryci zgłaszali, staruszkowie, żeby się jeszcze jakoś zdążyć przeszkolić. Także ten kraj był wtedy już w stanie pewnej, na tyle, na ile możliwe w takiej sytuacji, gotowości. No. I efekty tego były zaskakujące, no chyba dla całego świata, już nie mówiąc o agresorach. Drodzy Państwo, no, my żeśmy nazwali to spotkanie Fenomen Ukrainy, troszkę oczywiście świadomie nawiązując do tytułu książki Natalii, która rzeczywiście jest książką o prezydencie, człowieku, Wołodymirze Zełeńskim, polityku, i tym po części jego biografią, ale poprzez tą biografię pokazuje książka od wewnątrz bardzo ciekawie Ukrainę, tak jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, co jest bardzo ciekawą samą w sobie wartością tej książki. Ale ja też mam takie poczucie, że my dzisiaj potrzebujemy rozmowy o Ukrainie, bo sami czujemy, że mówię teraz o naszej polskiej, litewskiej stronie europejskiej, że być może ten nasz zapał solidarnościowy i to wielkie zainteresowanie, bliskość, współczuwanie z Ukrainą może się wyczerpywać. I że ten rodzaj zmęczenia medialnego, ale też ludzkiego może prowadzić do tego, że powiemy, no ale już tyle żeśmy tego słuchali, już może za dużo tego wszystkiego. Moja obawa, nasza obawa, bo przecież sami czujecie Państwo, że z jednej strony byłoby to bardzo groźne dla samej Ukrainy. Oczywiście, bo ta wojna w dużej mierze i zwycięstwo, o którym Natalia mówi, na które tam wszyscy czekają, jest uzależnione od pomocy świata. Także my wszyscy jakby cały czas uczestniczymy w tej szali, na którą się przechyli ta walka. Z drugiej strony niepokoimy się, że ten nasz solidarnościowy gest wobec uchodźców z Ukrainy, gości z Ukrainy, może osłabnąć i wedrą się nam w życie ci czyhający politycy i inni gracze, którzy zaczną zupełnie inaczej to rozgrywać, żeby skłócić, żeby na nowo ludzi przeciwstawiać sobie, więc to też wisi nad nami, ale jest też trzeci aspekt, który książka Natalii pomaga nam również zrozumieć, mianowicie, że jeżeli stracimy uwagę, uważność, rozmowę o Ukrainie z Ukrainą, z Ukraińcami, to przestaniemy rozumieć ten świat w jakimś sensie. To znaczy, że w jakimś sensie fenomen Ukrainy polega na tym, że stawką tej walki jest bardzo wiele spraw, które dotyczą przyszłości świata i tego, czy my będziemy mieli siłę i zdolność do zmienienia, że tak powiem, paradygmatu układu światowego, który do tej pory utrzymywał, zbroił i podtrzymywał takie reżimy jak Putina, które się żywiły takim status quo, które przez dziesięciolecia w świecie się utrzymywał. I to nie chodzi oczywiście tylko o samą Ukrainę, o różne inne sprawy, więc mam poczucie, dlatego o tym mówię, Natalio, że mam poczucie, że rozmowa, która teraz będziemy toczyli, może się na tych wszystkich poziomach toczyć. Dlaczego ta sprawa Ukrainy jest tak ważna również ze względu na to, jak będziemy w ogóle świat rozumieli jutro. I postać Wołodymira Zełeńskiego jest tutaj w jakimś sensie kluczowa. To znaczy nie jako jego indywidualna sprawa, tylko jako ten, który stał się w pewnym momencie głosem zbiorowym, ciałem zbiorowym, uosabiającym to, co w tej sytuacji jest jakby w oku cyklonu najważniejsze. Więc będziemy mówili, rozmawiali o Zełeńskim, ale w takim kontekście różnych tych
poziomów. I od tego chciałbym, znaczy o to chciałbym cię zapytać, Natalio, bo tak jak go przedstawiasz w swojej książce, to jest człowiek, który zmieniał się razem z Ukrainą. I jego droga sama życiowa bardzo dużo mówi o tym, jak się sama Ukraina zmieniała. Jakbyś mogła powiedzieć o tym procesie? Stawiam taką wyraźną tezę i oczywiście tak, Krzysztofie, jak dokładnie to chciałam powiedzieć, zjawisko Zełenski, fenomen Zełenskiego wyraził się kilkakrotnie i jednym z, moim zdaniem, kluczem do zrozumienia tej postaci jest dokładnie to, co mówisz. Znaczy ta postać uosabia Ukrainę w jakimś tam znacznym stopniu. Zwłaszcza Ukrainę Wschodnią, ale nie tylko Ukrainę Wschodnią. Wydaje mi się, że nie będzie przesadą stwierdzenie w tej chwili, że Ukraina pod pewnymi względami stała się takim, takim, nie wiem, nowym liderem Europy. Nie w, oczywiście w sensie ekonomicznych osiągnięć, nie miała ich aż tak wiele przed wojną, tym bardziej nie ma ich teraz. Nie w sensie politycznych zwycięstw, bo tego też nie było, ale właśnie w sensie rozumienia świata nieco inaczej. On widziany oczami Ukraińców ileś tam lat temu mógł nawet się wydawać naiwny trochę, bo tam hasło Europa i hasło Unia Europejska zupełnie nie oznaczało tego, czym to jest w rzeczywistości. Ono oznaczało pewien symbol, nie wiem, wolności, swobody, rozwoju, demokracji, tak, tego lepszego świata. Oni bardzo chcieli do Europy, oni dali się zabić dosłownie na Majdanie w 2014 roku właśnie za to, nie za to, żeby Unia Europejska dawała transze takie czy inne i rozporządzenia. I o ile to się wydawało parę lat temu trochę naiwne, o tyle teraz wydaje mi się, że to się staje bardzo ważne i to powoli zaczyna do tej, w tej naszej starej Europie, zmęczonej chyba trochę samą sobą, pogrążającej się często w takiej politycznej hipokryzji. Ludzie są chyba tym zmęczeni. Ja na przykład jestem tym zmęczona. Myślę, że wiele ludzi jest tym zmęczonych. I raptem ta Ukraina, która o krok od katastrofy, w obliczu strasznego nieszczęścia, zaczyna mówić ustami Wołodymyra Zełenskiego, ale właściwie w imieniu Ukrainy całej, ale w imieniu też tych ludzi, nie wiem, w imieniu moim w jakimś sensie, ludzi, którzy są zmęczeni dobrobytem, który stał się treścią i sensem samym w sobie, tak? I tym jakimś zanikiem wartości, o których się cały czas mówi, tylko że one się dewaluują. Oni zaczęli o tym mówić w prosty, jasny sposób. Wszystkie te przemówienia, absolutnie, ja nie wiem, kto je pisze, ale to pisze je ktoś, kto rozumie i świat, i Ukrainę. I rzeczywiście formułuje to w taki sposób, że często one po prostu docierają natychmiast do milionów ludzi, bo to są w zasadzie niby proste słowa, ale bardzo ważne treści. Także to jest jedna z tych rzeczy, które się nam przydarzyły wszystkim w ostatnich latach, a wyrazicielem tego wszystkiego stał się przypadkowo czy nieprzypadkowo. Możemy o tym dyskutować, zastanawiać się, bo to jest właściwie życiorys pojedynczego człowieka w dalszym ciągu, tak czy inaczej. Ale ten człowiek stał się takim właśnie symbolem tego, czego chyba jakoś tak ludzkość zaczęła pragnąć. No nie wiem, jesteśmy chyba na schyłku epok, tak? Ja się zgadzam, że paradygmaty się zmieniają. To się oczywiście nie dzieje z dnia na dzień, znaczy to się nie stanie jutro. Ale wiele rzeczy dzieje się równolegle, nawet trudno za nimi nadążyć, tak? Za śledzeniem, obserwowaniem, ale tak.
Zełenski, tak jak go przedstawiasz w książce, i może to jest też jego siła, on nie pochodził z tego najbardziej świadomego narodowego obszaru Ukrainy, czyli pochodził z asymilowanej żydowskiej rodziny z Krzywego Rogu, rosyjskojęzycznej, był człowiekiem, prawnikiem, który jednak wybrał drogę sceniczną i kariery w realizacji programów telewizyjnych i tak dalej. Wtedy jeszcze była wspólna przestrzeń rosyjsko-ukraińska, także występował w Rosji, w telewizji, po prostu takie było. Wtrącę się, ona właściwie tak. Była bardziej radziecka, ona była taka, to był taki kosmopolityzm w radzieckim wydaniu. I czyli jego, bo chciałbym cię zapytać o taką sprawę, żeśmy tutaj dwa dni temu wiesz, mieli taką bardzo, do dzisiaj wiele osób z nas przeżywa taką dyskusję z młodym sejneńszczaninem Patrykiem o patriotyzmie, wiesz, 3 maja. I bardzo silny jego głos, on napisał taki esej, za który gdzieś na Uniwersytecie Jagiellońskim dostał nagrodę jako młody człowiek, o otwartym patriotyzmie, wiesz, takim pogranicznym, w którym stara się, mając też splątane polsko-litewskie korzenie, znaleźć dla siebie taki patriotyzm, który wychodzi poza etniczno-narodowe zawężenie rozumienia tego pojęcia. I jak słuchałem Patryka, to sobie często myślałem o Zełenskim, wiesz, jako o takim człowieku, który dystansował, to znaczy jego droga była taka, jak przedstawiasz, z dystansowania się do tych, zwłaszcza z Galicji, z zachodniej Ukrainy, którzy mieli bardzo wyraźnie, ostro określoną tożsamość etniczną, narodową i taki patriotyzm, który wiązał się z jego pochodzeniem narodowym. Tymczasem jak przedstawiasz Zełenskiego, to on przyklejono mu tą taką łatkę z rosyjska zresztą, jaka różnica. Tak, czy ta ulica będzie się tak, czy tak nazywała, czy ten pomnik będzie taki, czy inny. Ważne, żebyśmy się kochali, żebyśmy po ludzku ze sobą współistnieli. Czyli jakbyś mogła powiedzieć o rozumieniu patriotyzmu, czy może dojrzewaniu, czy zmienianiu się tego pojęcia patriotyzmu. Zresztą wojna też robi swoje. Jak dzisiaj ten człowiek jest jakby uosobieniem patriotyzmu ukraińskiego, prawda? I jaką ewolucję tutaj przeszedł sam i samo rozumienie tego, jak się rozumie patriotyzm w tym kontekście. Współczesny ukraiński patriotyzm niewątpliwie zaistniał, to widzimy i to bardzo silnie, przy czym to jest patriotyzm obywatelski. To nie jest patriotyzm narodowy, znaczy w sensie etnicznym, tak, czy nie wiem, przywiązany do tradycji, nie wiem, religijnych, językowych, takich czy innych. To jest patriotyzm obywatelski. Ja w książce piszę o tożsamości obywatelskiej, o której zresztą piszą też inni autorzy. To jest chyba coś, co jest rzeczywiście dla dzisiejszej Ukrainy bardzo charakterystyczne i bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że ludzkość, może nie cała, ale w każdym razie nasz świat zachodnich wartości i ten świat po II wojnie światowej, który ją przeżył, dość intensywnie często szukał takiej formuły, żeby się uodpornić na nacjonalizmy, na egoizmy takie, na ksenofobię, na te wszystkie zmory, które nas dręczą. I chyba tak do końca tej formuły nie znalazł. I raptem teraz okazuje się, że tak właśnie się dzieje w Ukrainie. Ja wiele razy się zastanawiałam, oczywiście nie odpowiem do końca na to pytanie, dlaczego tak się stało, spróbuję. Mam nadzieję też, że to będzie na dłużej, że to nie jest jakieś zjawisko
zjawisko chwilowe, tak, więc to dobrze byłoby mimo wszystko to zastrzeżenie mieć, my to będziemy może nawet mieć, ale żeby Ukraina miała je gdzieś tam w tyle głowy, ale myślę, że to się stało za sprawą tego, że tak naprawdę Ukraina, z czego zresztą w Polsce chyba nie, często nie zdajemy sobie sprawy troszkę, tak naprawdę Ukraina jest olbrzymim konglomeratem. Na przykłady. Byłam teraz w Kijowie, spotykałam się z jakimiś studentami na uczelni prywatnej. Rektor tej uczelni, zresztą przedziwna w ogóle postać, jest Ormianinem z Kaczaturianów, jakąś tam podobno z tych Kaczaturianów i coś tam komponuje. W zeszłym roku, nie, jeszcze przed wojną kiedyś byliśmy, ktoś nam powiedział w zachodniej, to w Naddniestrzu akurat, że są jakieś wioski tak zwanych kaszkietników. Co za kaszkietnica, okazało się, że to jakieś religijne wspólnoty chrześcijańskie, takie ortodoksyjne, które tam od pokoleń w ogóle funkcjonują. Kaszkietnicy, bo noszą kaszkiety na głowach, ale generalnie to tacy mormoni ukraińscy. Gdzie się właściwie nie ruszy człowiek tam, to coś go zaskakuje i najczęściej to coś jest związane z tym, że Ukraina jest bardzo wielobarwna. Ona jest szalenie różnorodna. To wynikło jakoś tam z historii. Najmniej różnorodna jest zachodnia Ukraina, którą najlepiej znamy, ale ona nie jest, jakby ona nie pokazuje całej Ukrainy, troszkę nawet wykrzywia ten obraz. No, ale też kiedyś taka była, tylko że akurat wojny spowodowały, że w tej chwili jest bardziej monolitem niż cała reszta Ukrainy. I Ukraina też przez to jest oczywiście wartość, tak? Ale z drugiej strony Ukraina przez tą swoją jaką taką wektorowość była szalenie skłócona. Ukraińcy byli skłóceni bardziej niż Polacy, bo my mamy tutaj jakiś dwupodział, tak? A tam tych podziałów było mnóstwo. Linii podziałów. Mykoła Rябczuk pisał kiedyś o dwóch Ukrainach, ale właśnie tak naprawdę to pokazywało ich znacznie więcej, bo te linie podziałów były w bardzo różnych miejscach. Religijnych, bo tam właściwie jest wszystko. I przez to skłócenie było też słabością Ukrainy, o czym chyba wszyscy wiemy i ta historia ostatniego 30-lecia była znana, ale to jest też to, na co stawiał, że te kontrowersje, te podziały wewnętrzne, że one są na tyle, taką słabą stroną ukraińską, na to liczyli na Kremlu też, wszczynając, czy też planując, bo myślę, że to znacznie, że już od dawna to jest planowane, planując rozbicie, czy też przynajmniej aneksję części Ukrainy, że właśnie to daje, zacznie ona pękać po tych różnych liniach podziału. A okazało się, że nie. I myślę, że to jest tak, że dla Ukrainy, że to jest chyba jakieś instynktowne w jakimś tam stopniu, że dla Ukrainy ten patriotyzm obywatelski, ta tożsamość obywatelska, to jest trochę być albo nie być. Bo jeśli Ukraina miałaby być zdominowana przez którąkolwiek z jej części, tak, tych kawałków, tych podziałów, no to nie byłoby Ukrainy, więc myślę, że ten proces po prostu przyspieszył z tego powodu. To jest racja bytu tego kraju, tak, ja to sobie wyobrażam. I Zełenski, który rzeczywiście pochodzi z takiego miejsca, z takiego miasta, stolicy regionu, czy tam obwodu, regionu w zasadzie górniczego, górniczo-produkcyjnego, który jest takim typowym, był takim typowym radzieckim przemysłowym konglomeratem, tak samo jak Donbas, wiele takich miejsc, do których przyjeżdżali ludzie z całego Związku Radzieckiego, część tam gdzieś przywożono, część przyjeżdżała, żeby, bo tam była praca, żeby zarobić. Także on rzeczywiście był w sensie jakimś takim narodowym, całkowicie kosmopolityczny. Natomiast był bardzo radziecki, bo oczywiście tam rządziła nomenklatura, tak, no, lokalna, tak, ale albo partyjna, albo tych dyrektorów przedsiębiorstw. W związku z tym wtedy, kiedy się rozpadał Związek Radziecki, akurat w Krzywym Rogu żadnego poczucia nowo powstającej, niepodległej Ukrainy praktycznie nie było.
Sam Zełenski był nastolatkiem, ale w takim środowisku on się wychował. Oczywiście człowiek z charyzmą, on chyba, jak tak sobie wyobrażam, że miał ją gdzieś tam od dziecka, on po prostu poszedł na scenę i te sukcesy sceniczne to były początkowe sukcesy w bardzo popularnym programie takim satyrycznym, radzieckim, kultowym właściwie w Związku Radzieckim kiedyś programie, w którym kwestie jakiejś lokalności były czysto umowne, bo tam się spotykały drużyny z różnych miejsc, więc były tam jakieś drużyny ormiańskie, tam ukraińskie, syberyjskie i tak dalej, ale to kwestia czysto umowna. One rywalizowały, taka amatorska scena satyryczna, rywalizowały jakby o te lepsze skecze. Natomiast potem, kiedy on jednak już jako człowiek, powiedziałabym nawet w miarę dorosły, bo to nie była jakaś głęboka dojrzałość bynajmniej, z Moskwy wyjechał, chociaż mógł tam, pojechał do Moskwy w którymś momencie, mógł tam zostać. Miał tam jakąś intratną bardzo propozycję, z tym, że propozycja była taka dość dwuznaczna etycznie, jak rozumiem. On miał zostawić przyjaciół, tylko zostać tam sam. I on miał ekipę, drużynę, to się powtarza przez całe życie. On zawsze ma tych przyjaciół, jakąś tam ekipę. On chyba tak po prostu jest skonstruowany, więc oczywiście zrezygnował, wrócił do Ukrainy, ale do Kijowa, już nie do Krzywego Roku, i właściwie stworzył z niczego, z tą niedużą, niewielką wówczas grupą przyjaciół, amatorów, artystów, stworzył olbrzymią firmę producencką. I ponieważ zawsze oni się zajmowali satyrą, to bardzo łatwo można prześledzić na podstawie tych programów, występów, koncertów, jak się zmieniały treści. I zaczynało się właściwie od treści politycznie neutralnych. Byli zabawni, nie wiem, wygłupiali się, żartowali sobie. Publiczność była rozmaita, sala się śmiała, aktorzy dobrze. I jak stopniowo ten projekt ich główny, bo oni oczywiście produkowali film, no już później, filmy, teraz zresztą działa też ten kwartał, w warunkach wojennych też jeżdżą z koncertami, tam już jest okrojony zespół, ale istnieje. W każdym razie, jak z tego zwykłego młodzieżowego zespołu, takiego, no, takiej klounady, zabawy, zmieniało się to w satyrę polityczną i coraz bardziej, w coraz głębszą i w coraz ostrzejszą satyrę polityczną, która moim zdaniem już w latach po Krymie, po 14 roku, bo to jest ta cezura, właściwie nawet już wcześniej, ale już po 14 roku, stała się praktycznie takim swoistym manifestem politycznym. Znaczy jakby w tych skeczach, no i tych ważniejszych, bo były takie zwykłe wygłupy, ale oczywiście zawsze każdy program, czy każda, było ileś tam tych rozmaitych programów, one się mnożyły. To najważniejsze przesłanie to stawało się w zasadzie politycznym manifestem. I w ten sposób politycznym manifestem, który przede wszystkim dotyczył samej Ukrainy, znaczy ukraińskiej polityki, naprawiania Ukrainy, tak to nazwijmy, tak, pomysłu na Ukrainę. Więc w ten sposób jakby też łatwo jest zobaczyć, jak od tego dzieciaka, tam nastolatka, właśnie takiego typowo radzieckiego, sympatycznego, charyzmatycznego, utalentowanego, powstaje człowiek polityk, no, w sposób absolutnie nietypowy, bo oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że poza dzisiejszą dramatycznością Zełenskiego, te wcześniejsze jego losy, to wszystko nie jest po prostu zwyczajnie fascynujące, bo ja siedziałam nad tym, po kilkanaście godzin musiałam się w to wszystko wbijać, rozgrzebywać, to jest ciekawe. I to jest taki przykład tego, w jaki sposób młody człowiek z okresu rozpadu Związku Radzieckiego, kompletnie tym nie zainteresowany,
staje się tym współczesnym ukraińskim patriotą. Nie ma zupełnie znaczenia, że on jest z pochodzenia Żydem, czy on jest z pochodzenia ukraińskim Żydem, czy ukraińskim Polakiem, czy ukraińskim Romem, tak, czy ukraińskim Węgrem, czy wywodzi się z rodziny ateistycznej, czy prawosławnej, czy grekokatolickiej, czy na przykład, nie wiem, bardzo dużo jest protestantyzmu w Ukrainie, bardzo dużo, więc może jakieś tam protestanckie, czy kaszkietników. W każdym razie to wszystko w gruncie rzeczy nie ma tak wielkiego znaczenia, jak to, że jest po prostu Ukraińcem. I to w tej chwili się stało tym kredem jakby tego kraju. W książce dużo uwagi poświęcasz serialowi legendarnemu już Sługa Narodu, który właściwie przypomina takie filmy hollywoodzkie. Nie wiem, czy państwo kojarzycie z lat 40., zwłaszcza kiedy były losy człowieka, albo który zdobył wielką fortunę, albo który właśnie stał się sługą ludzi, którzy go wynosili gdzieś na piedestał Białego Domu. Ale to było w Hollywoodzie i to było w filmie, a tutaj się to stało rzeczywistością. I ten serial prezentuje pewien wzór, taką postać Chrihorija Skoworody, którego odgrywa Wołodymyr Zełenski i który w tym filmie zostaje prezydentem i potem w realnej Ukrainie zostaje prezydentem. I jakbyś mogła powiedzieć, kim był Chrihorij Hołoborodzko. Hołoborodzko. Wasyl, chyba już sama nie pamiętam. W każdym razie główny bohater tego serialu jest nauczycielem historii. I on, jakaś ma być polska wersja, nie wiem, może się zaczęła, ale ja absolutnie nie wierzę, nie żebym nie wierzyła w talenty autorów tego polskiego serialu, nawet nie wiem, kto będzie się tym zajmował. Serial jest na tyle mocno usadowiony w tych realiach ukraińskich, do tego wszystkiego on jest właściwie cały czas dwujęzyczny, że ja sama jestem tłumaczem też, więc bardzo nie wyobrażam sobie w ogóle, jak można przetłumaczyć tak, żeby rzeczywiście te wszystkie niuanse oddać dwujęzycznym, a właściwie trójjęzycznym, bo jeszcze coś takiego występuje w Ukrainie powszechnie jak surżyk, czyli taka mieszanina języków i tego już w ogóle nie w Polsce nie ma do czego się odnieść jakby analogii. W każdym razie on jest nauczycielem historii zupełnie przypadkowo, oburzając się kiedyś tam straszliwie na tą ukraińską rzeczywistość, staje się znaną postacią, bo uczniowie go nagrali, wpuścili gdzieś tam do sieci to nagranie i zrobiło to nagranie błyskotliwą karierę, ponieważ 90% pewnie ludzi w Ukrainie się zgadza z tym, co tam zostało powiedziane. W każdym razie w ten sposób zostaje tam przez ileś tam zbiegów okoliczności i oczywiście celowych działań jego uczniów i jakichś tam przyjaciół zostają prezydentem i trafia w środowisko ukraińskiej polityki bardzo mocno patologiczne. W tym jest dużo prawdy. Znaczy, ten serial pokazuje te wszystkie patologie, pokazuje je w sposób gorzko zabawny. Z jednej strony właściwie nie sposób przestać się śmiać, z drugiej strony boli, zwłaszcza ukraińskiego obywatela, który to wszystko wie, myśli, obserwuje na co dzień. To się dzieje w czasie, serial stał się właściwie, ja do tej pory nie jestem w stanie do końca sama zrozumieć, czy pierwszy sezon, bo to był 15-16 rok, wkrótce po wyborach prezydenckich, kiedy prezydentem został Petro Poroszenko. Drugi sezon był po przerwie, to chyba był 17-18, jakoś tak. W każdym razie nie mam przekonania, że pierwszy sezon był już tworzony z myślą o tym, że to będzie trampolina do kampanii wyborczej, aczkolwiek nie mogę też tego wykluczyć. Drugi już na pewno tak, to nie ulega kwestii. To już był rzeczywiście wielki, bardzo silny, bardzo przekonujący i co więcej bardzo pod strzechy, tak, trafiający manifest polityczny.
No i stało to się, i to rzeczywiście stało się trampoliną. Kampania się nie sprowadzała do tego, do tego serialu. Absolutnie nie potwierdzę tego, co pisano w mediach na świecie, no ale media mają swoje reguły, że Ukraińcy wybrali serialowego prezydenta. Ja wtedy w Ukrainie byłam, odwiedzaliśmy nawet jakieś komisje wyborcze. Ja pytałam ludzi, czy oni sobie zdają sprawę z tego, że ten Zełenski to nie jest ten, który w serialu. No i rzeczywiście wszystkich bawiło to pytanie. Nie, oni sobie doskonale zdawali sprawę z tego, że Zełenski nie jest serialowym Kołobrodzką. Nie, oni nie głosowali na Kołobrodzkę, oni chyba głosowali wtedy nie tyle za, ile przeciw, mocno. No, to niby jest typowa sytuacja w wyborach, ale tam ona była bardzo na ostrzu nożu. Jednak niektórzy na przykład mówili, że po prostu oni przeżyli dwa Majdany, drugi się skończył tragicznie i nie chcieliby trzeciego, w związku z tym tym razem protestują nogami, idąc do urn. Inni mówili, że po pierwszej na przykład turze wyborów, że to jest żółta kartka dla całego ukraińskiego establishmentu, a jak się nie opanują, to będzie czerwona i była czerwona, więc że po prostu na diabła rogatego zagłosują, byleby nie na to, co było do tej pory, bo rzeczywiście znaczy tak, żeby zostało cesarzowi co cesarskie, to nie jest tak, że Petro Poroszenko nie spełnił w ogóle żadnej swojej wyborczej obietnicy, czy założeń, czy też jest takie popularne na Ukrainie powiedzenie zdradził Majdan. No. Nie, ja bym się tak daleko nie posuwała. Jeśli chodzi na przykład o sprawy wojska, on rzeczywiście jego ekipa wiele zmieniła. I zasługą uważam wielką Poroszenki, to jest moje zdanie. Zełenski tak nie uważał, więc tutaj byśmy się tam parę lat temu nie zgodzili, ale teraz zdaje się przychylił się na stronę Poroszenki i mojej skromnej osoby tym samym. Była sprawa Tomosu, znaczy autokefali dla ukraińskiej cerkwi prawosławnej, która w tej chwili jest po prostu, bo ona właśnie do tej pory była praktycznie nielegalna i ukraińska cerkiew prawosławna moskiewskiego patriarchatu podlegająca Moskwie mogła oczywiście robić właściwie co chce. No więc teraz sytuacja jest inna. I jeszcze dałoby się wymienić ileś zasług Poroszenki, natomiast on rzeczywiście nie zrobił jednej rzeczy podstawowej. On kompletnie nie walczył z tą patologią korupcji, która tam była. On nie walczył sam, jemu oczywiście zarzucano, że to dlatego, że on sam jest biznesmenem, być może tak jest, nieistotne właściwie, co było u podstaw. W każdym razie rzeczywiście było tak, że jeśli chodzi o życie takie wewnętrzne, ukraińskie życie gospodarcze, polityczne, ale w tym sensie bliskim do po prostu zwykłego człowieka, to nic się nie zmieniało na lepsze, może się zmieniało na gorsze. Ja po prostu widziałam w ciągu tych paru lat, od 15 roku do, czy tam powiedzmy 16 do 19, do tych wyborów, jak ludziom, że tak powiem, miny rzedną. Jak w 16 entuzjastycznie jeszcze po Majdanie byli nastawieni do swojego życia, do tego, że korupcji nie będzie. Pamiętam, jakiś biznesmen mówi, ja sobie obiecałem, ja nigdy więcej, po prostu nigdy więcej. I jak z czasem tak z pół roku, jeszcze pół roku i widać było, że nic takiego się nie wydarzyło, co miało się wydarzyć. Właściwie widać było nawet, że jest jeszcze gorzej. Tu na przykład na zachodzie Ukrainy granica, poleskie lasy, to dosłownie na oczach i w biały dzień jakieś takie ekonomiczne procedery się odbywały bez w ogóle żadnego mrugnięcia okiem. No oczywiście, że ludzie mieli tego dosyć i dlatego nie na Kołobrodzkę, nie zagłosowali na Zełenskiego, bo to była jakaś propozycja. Był to troszkę kot w worku, o czym też tam w zasadzie wszyscy mieli świadomość, ale uważali, że lepszy jest kot w worku niż ten kot bez worka, którego dobrze znamy, ten tłusty i wiadomo, co dalej będzie. Także to tak moim zdaniem wyglądało. Bo tak
myślę, czytając i teraz ciebie słuchając, myślę o Ukraińcach, bo oni, znaczy ta różnica między Rosją na przykład a Ukrainą polegała głównie na tym, że jednak Ukraińcy wprowadzili demokratyczne procedury do swojego społeczeństwa. I to zaczęło się przekładać na to, że ludzie coraz wyraźniej wyrażali swój głos i swoją wolę, która bardzo często była przeciwko establishmentowi. I właściwie ci politycy i oligarchowie, którzy chcieli się utrzymać w jakiś sposób, musieli słuchać ludzi. I to było dosyć niezwykle mocno wyczuwalne w Ukrainie, że Zełenski w pewnym sensie też się stał takim, jak ludzie to oczekiwali. Majdan przecież, ten zwłaszcza godnościowy, ale też pomarańczowy, był przecież wyrazem spontanicznego obywatelskiego zrywu, z którym politycy dopiero się dołączali, oligarchowie się dołączali. To znaczy była jakaś mądrość samych ludzi, Ukraińców, którzy decydowali o takich, a nie innych wyborach i formowali swojego prezydenta i swoją postawę. Ale teraz, gdyby spojrzeć na to, Natalio, w takim kontekście, kiedy mówimy o już tej bardziej globalnej perspektywie, to nagle okazuje się, że właśnie Ukraińcy nagle dali nam coś bardzo antysystemowego. Czyli nieprofesjonalnego polityka, nie to, co znamy jako męża stanu. Zdali, jak ja spojrzałem na tą fotografię tutaj, sobie myślałem, Stańczyk. To znaczy, że bo on wyśmiewano ten fakt jego, że on był klaunem, prawda? Używano to w kampaniach prezydenckich i tak dalej. Ale jak ja słyszę klaun, to wcale się nie obrażam. To znaczy widzę Stańczyka, bo to jest ten, który ma odwagę i możliwość w ogóle wejścia, spojrzenia w życie nie z tej status quo, prawda, wiecznej, ugruntowanej sytuacji, tylko rozbić to. Czasami klaun może to zrobić dużo bardziej niż ktokolwiek inny. No ja nie pomyślałam, że Stańczyk, to jest bardzo słuszna uwaga, szkoda, że może tylko, że Stańczyk nie został królem swojego czasu, bo to jest troszkę ta sytuacja, oczywiście. Zełenski jest postacią interesującą jak osobowość, ale myślę, że jeszcze warto zwrócić, byłoby uwagę na kilka osób z jego takiego otoczenia od samych początków, od tego momentu, kiedy on jako nastoletni chłopak zaczął w tej scenie amatorskiej uczestniczyć. Tam jest kilka takich postaci, już najbliższą jest akurat żona, ale też parę osób, które tworzyły wszystkie kolejne sukcesy tego zespołu i samego Zełenskiego. I tam też pewnie paru Stańczyków by się znalazło, takich, którzy niekoniecznie chcą być widoczni na scenie, znaczy nie są znani, ale to nie są osoby, które są... chcą być postaciami publicznymi, więc to jest chyba taki nawet trochę zbiorowy Stańczyk ukraiński. No i rzeczywiście antysystemowy, rzeczywiście on właściwie nawet szedł do wyborów bez jakiegoś bardzo, bardzo szczegółowego programu. Znaczy ten program jakby był bardziej manifestem, tak jak mówię, to było wiadomo, czego nie chce, natomiast jak to osiągnąć. Więc takiej profesjonalnej polityki w tym nie było, co zresztą mu oczywiście zarzucano jako słabość, jako wadę, tak? Że to jest nieprofesjonalny polityk, on sobie nie poradzi. Ciężko, bo zresztą mu chyba sobie z tym radzić, tak sobie wyobrażam, bo oczywiście ta stara profesjonalna ekipa przecież nie dawała tak łatwo za wygraną. No, tam różne rzeczy się działy jeszcze przed wojną. Jeszcze pandemia się przydarzyła po drodze, więc ranking Zełenskiego spadł z 70 chyba o 28, boję się pomylić teraz, przy wyborach, w czasie wyborów, do 25. Przed wojną. 25 to też nie jest tak mało, więc to nie jest jakaś dla Ukrainy w każdym razie jakiś dramatyczny spadek, no ale oczywiście spadek spory, bo oczywiście przeciwników miał nie tylko licznych, ale też bardzo wpływowych
i zamożnych. Pytanie jeszcze, wiesz, do końca jeszcze nie możemy powiedzieć, na ile się udało Zełenskiemu, czy też tej ekipie, czy też tej generacji w ogóle, zmienić system. Bo jest teraz wojna. Ich plany na przykład walki z tym oligarchatem, znaczy to, co się umownie nazywa, czyli z wpływem wielkiej finansjery, wielkich kapitałów na politykę ukraińską, bo to nie chodzi o to, żeby w ogóle nie było tych kapitałów, niech sobie będą jak najbardziej. Jakby idea była taka, żeby odsunąć ich bezpośrednio od wpływu na politykę i na media, bo większość z nich miała na przykład popularne programy telewizyjne i często one były dofinansowane z tych kapitałów oligarchicznych tylko po to, żeby móc wpływać na opinię publiczną. Tak więc projekt taki powstał tam przed wojną i miał być wprowadzany w życie w ubiegłym roku. I częściowo jest, natomiast no, warunki wojenne nie są warunkami sprzyjającymi reformom, tak, zasadniczym, więc jeszcze zobaczymy, co będzie później, jak to się skończy, jak się ta historia skończy. Natomiast no, rzeczywiście, jeśli chodzi o hasło i jeśli chodzi o już jakby przygotowane projekty do tego, żeby system zmieniać, to tak, to oni to zrobili. Natomiast czy oni to zrobią, doprowadzą do końca, no, to się okaże. Zatytułowałeś swoją książkę I ja tu zostaję. Jest... Bardzo dziękuję, bo ja rzeczywiście troszkę mi głos drży, bo zimno. To... Zatytułowałeś swoją książkę no, słynnymi słowami Jatut prezydenta Zełenskiego, Ja tu zostaję. Wszyscy pamiętamy ten moment, kiedy on na swojego smartfona nagrał otoczony bliskimi premierem i różnymi paroma osobami odpowiadającymi za rządy w Ukrainie. I zrobił coś, czego świat się nie spodziewał, ani w Moskwie, ani w Waszyngtonie, na równi. To znaczy, pamiętacie, że Amerykanie mu zaproponowali, żeby go podwieźć i wywieźć, prawda? On powiedział, że nie chce samochodu, chce amunicji. Tak, podwózki. Ale coś to mówi, to znaczy to jest właśnie ten moment, kiedy system by tak zareagował, prawda? Wywieźli, Rosja by to rozumiała, Putin na to liczył. Ale zwróćcie uwagę państwo, że i Zachód, i Wschód tutaj są na równych szalach, prawda? To znaczy jedni i drudzy podobnie myślą. I nagle jest ten stańczyk, który zaczyna się w ogóle zachowywać nie tak, jakby wszyscy oczekiwali. Bo to jest ten jeden z wyłomów, który Ukraina dokonuje. I to, co Natalia mówi, pamiętajmy, to jest prowadzone przez samych Ukraińców. Zełenski jest jakby tutaj głosem, który zbiera jakąś mądrość, prawda? Ludzi, którzy tego się jakby domagają, prawda? Dla których to jest oczywiste. Tak, ja rzeczywiście chcę ci wejść w słowo, żeby powiedzieć, że nikt się nie spodziewał, że on zostanie. Tak samo jak mało kto się spodziewał, że ukraińscy mężczyźni, kobiety zresztą również, staną w tych dniach w kolejkach kilkugodzinnych do punktów komisji wojskowych. Znaczy ja się spodziewałam, bo mówię, raz, że ich znam, dwa, że się akurat troszkę w to wgłębiłam wcześniej i tak dalej, ale widziałam, na ile to było szokujące dla wielu ludzi, co się dzieje, bo to, że są uchodźcy, to było zrozumiałe, ale to, że tyle ludzi
Zostało, znaczy zostało w sensie każdym, tak? Zostało i mentalnie, ale i fizycznie gdzieś tam zostało w tych swoich miejscach. Tak jak został Zełenski mimo ogromnego ryzyka i niebezpieczeństwa. Jak na przykład mój kolega 4 godziny szedł do tego punktu, żeby przyjęli go do obrony terytorialnej, a potem jeszcze 4 godziny stał przed tym punktem i był strasznie szczęśliwy i dumny, że udało się. A inny na przykład mój, nawet nieznajomy, ale daleki krewny, który już dawno miał kartę Polaka i mieszkał z rodziną w Krakowie od paru ładnych lat, kiedy usłyszał, że jest wojna, wrócił na Ukrainę. Wrócił, żeby się zgłosić do komisji wojskowej i pójść na front, ale komisja mu odmówiła. Znaczy powiedzieli, wzięli go do rezerwy i powiedzieli, żeby czekał. I on tam kilka miesięcy, nie wiem jaka jest w tej chwili sytuacja, ale jeszcze jak byliśmy tam we wrześniu, to właśnie było tak, że on cały czas czekał i już nie bardzo może wrócić do Krakowa, no bo podlega pod mobilizację, ale też ciągle go jeszcze nie mobilizują. Bardzo dużo przecież takich ludzi, bo nie że jakieś wyjątkowe przypadki, o których ktoś napisał reportaż. Nie, to było dość masowe zjawisko. Także tak, Zełenski w tym wypadku również potwierdził nastrój, tak, i jakąś determinację tego narodu, tego społeczeństwa, tego kraju po prostu do samoobrony. Do obrony swojego kraju. Jeśli chodzi o... o demokrację, tak? Nie chciałabym, żeby nam to umknęło, dlatego że jedną rzecz pewnie trzeba wypunktować, jeśli chodzi o Ukrainę dzisiaj, znaczy dzisiaj, rok po wojnie. Tam cały czas jest wolność słowa. Wolność słowa dosłownie. Oczywiście są ograniczenia, jeśli chodzi w tej chwili o emisję na przykład tam naziemnej telewizji i tak dalej, bo to wszystkie zostały połączone w jeden wspólny tak zwany maraton informacyjny. Tak. Natomiast jeśli chodzi o już transmisje internetowe, no wszelkie inne możliwe środki, tam cały czas trwają jakieś dyskusje. Tam są na przykład zagorzali przeciwnicy Zełenskiego, którzy go krytykują. Czasami nawet to jest irytujące dla mnie, absolutnie przekonanego demokraty, bo jednak te warunki wojny, to chciałoby się, żeby tam troszkę było jakiegoś samo autocenzury, tak, samoograniczenia się, ale nie. Te dyskusje trwają i to najwyraźniej nie przeszkadza. I myślę, że to jest też jedna rzecz, która jest bardzo ważna, że Ukraina pokazuje, że ta wartość to nie jest takie puste słowo. Demokracja, wolność słowa. Oni już w tej chwili tam zaczynają do wyborów się szykować, że to są absolutnie realne, prawdziwe rzeczy, które ludzie potrafią realizować nawet w tak ekstremalnych warunkach, w jakich w tej chwili jest Ukraina. No. I oczywiście, bo wiesz, jednym z moich pomysłów na tę książkę było też pokazanie, jak bardzo skrajnie w różnych kierunkach po 80 latach, po rozpadzie Związku Radzieckiego poszły Rosja i Ukraina. I o ile Rosja po prostu bardzo szybko wróciła do starych baranów, one się tam, didaskalia są różne, ale generalnie jest despotyzm i agresywność na zewnątrz, tak? O tyle Ukraina właściwie w krótkim czasie, bo 30 lat to nie jest przecież epoka, prawda? Dokonała jakiejś takiej wewnętrznej transformacji, chodzi mi o mentalność taką polityczną, tak? Ludzi z tego samego radzieckiego jakby systemu, tak, bloku, no, Związku w ogóle Radzieckiego, bo myśmy jednak troszkę mieli więcej tej wolności, w kierunku demokracji i wolności obywatelskich w taki sposób, że one naprawdę są realne. No. I to, czego oczekiwano od Rosji chyba wtedy, na początku 90. Nie, wracali dysydenci, no tam już się pojawiły media wolne i tak dalej, że to Rosja pójdzie w takim kierunku. Nie, te oczekiwania spełniła Ukraina. Rosja już chyba nie ma żadnych szans. Tak.
Często się mówi o Zełenskim jako antyputinie, prawda? Taki osobie, która stwarza dla świata alternatywę wobec reżimowego, totalitarnego władcy, jakim jest Putin. I to ten Stańczyk staje się właśnie tą najważniejszą dzisiaj w świecie alternatywą dla Putina. Jak Timothy Snyder spotkał się z Zełenskim w Kijowie, to potem opowiedział o tej sytuacji spotkania i o tych słowach, które są tutaj przez nas przywoływane, że właściwie to, co dokonał Zełenski, to przewrócił ten egzystencjalny, z egzystencjalizmu formułę Sartra, że egzystencja poprzedza esencję. Tak, to był ten filozoficzny taki slogan, który powiedział, Tim powiedział po spotkaniu z Zełenskim, że esencja poprzedza egzystencję. W tym sensie, że gdyby on poszedł za egzystencją, to by uciekł, to by poszedł na system, bo egzystencja jakby polega na utrzymaniu tego, co znamy, co jest bezpieczne, co jest zagwarantowane, co jest jakby bronione przez różne rzeczy i też takie przekonanie, że tak zawsze było. To jest, myślę, to bardzo, to też jeżeli mówimy o różnicy z Rosją w Ukrainie, to wydaje mi się, że w Rosji dominujące jest nawet wśród przeciwników Putina, ludzi, którzy się wewnętrznie z nim nie zgadzają, że właściwie nie ma sensu nic robić, bo tak zawsze było. I to tak zawsze, to jest właśnie ta egzystencja, która się widzi. I nagle postawienie esencji, to znaczy, że jest jakaś wartość ponad to, moje życie, prawda? To, co zrobił Zełenski, było też powtórzeniem aktu Ukraińców na Majdanie, prawda? Bo oni wcześniej to powiedzieli. Postawili esencję przed egzystencją. Że to jest też jeden z tych wyłomów, które teraz dzięki Ukrainie, Ukraińcom się dokonuje w świecie, bo jednak on jest teraz obecny i chcę, żebyś o tym też, Natalio, powiedziała, jak to widzisz, no w różnych innych miejscach świata, prawda? Jest, Zełenski stał się człowiekiem, który mówi prosto w oczy ludziom w różnych miejscach świata różne rzeczy, których wcześniej politycy nie mówili zupełnie. Co mówi Zełenski? No chyba świat? Właśnie tę esencję nam przypomina, bo my troszkę żeśmy o tym zapomnieli, mówię o tak całej jakiejś zachodniej cywilizacji, to jest chyba ten sens. On to dobrze formułuje, znaczy ktoś, kto z nim współpracuje, pisze to bardzo dobrze, formułuje. Sam Zełenski ma oczywiście znakomite nawyki, on całe życie mówi do kamery albo do publiczności, więc oczywiście jakby te jego aktorskie doświadczenie i zdolności w tym bardzo pomagają. Natomiast ta treść to jest taka naprawdę w sumie wcale nie taka złożona, to jest prosta treść. Wtedy, kiedy Zełenski mówi, czy ludzie Zełenskiego mówią o tym, że system bezpieczeństwa, który był tworzony po II wojnie światowej, praktycznie nie istnieje, no to właściwie to jest cała istota tego problemu, tak, że on rzeczywiście nie istnieje, że on jest fikcją, że mamy jakieś olbrzymie rzeszy w bardzo wysoko opłacanych biurokratów, którzy siedzą w instytucjach ONZ, ale jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że to po prostu nie działa. No. I on mamy to mówi... Radę Bezpieczeństwa, której przywodzi na teraz przykład, Rosja. No to mamy. No na przykład, tak. On to zresztą mówił jeszcze przed wojną, tak. bo to właściwie na ten temat on zaczął mówić jeszcze chyba rok przed wojną. No. I przez pewien czas niespecjalnie nawet zwracano uwagę na jego przemówienia. Dopiero już jak stały te wojska pod granicą, no to już zaczęło być wtedy jakoś tak dramatycznie wyglądać, więc nawet mógł klaskano na stojąco, tylko że z oczami spuszczonymi w podłogę, tak mniej więcej. No, ale to są właściwie te treści są, naprawdę one są dosyć proste, tylko że jak się je poubiera zawinie w szaliko, tak jak ja, w 15 szalików różnych słów, to one przestają, no, tracą wartość zwyczajnie w
świecie. Natomiast wiesz co, jedna rzecz, której ja nie przeanalizuję w żaden sposób na razie, będę się starać na przyszłość, to jest pytanie, dlaczego akurat w Ukrainie te wartości okazały się naprawdę ważne. Ja widzę teraz, głowimy się i są teorie długiego spojrzenia, wiele różnych innych. To jest wszystko bardzo ciekawe, ale do końca jednak nie wiem, czy tłumacz, czy nie tłumacz, dlatego że ja nawet nie podejmuję się tego na razie oceniać. Ale rzeczywiście stało się tak, że Ukraina, kiedy uzyskała niepodległość po wiekach tak naprawdę, bo te małe ukraińskie niepodległości sprzed 100 lat, no one były falstartem. Uzyskała niepodległość, to tak jakby rzeczywiście odrodziła się duchem i ten duch jakiś tam jeszcze chyba z czasów kozackich, to już ja tak to sobie tak dywaguję na luźno, ale rzeczywiście w każdym razie tradycja Majdanu ewidentnie z tamtych czasów się odrodziła. No i tutaj coś z tego kozackiego rodu to jakoś raptem po kilkuset latach nieoczekiwanie wróciło do łask i co więcej do priorytetów. No i to jest chyba taka ciekawostka, nad którą się jeszcze będą i historycy, i publicyści, i socjologowie, nie wiem kto jeszcze się głowić. Konia z rzędem temu, kto to wytłumaczy, ale tak się stało z tą Ukrainą. No. Ten krzywy róg, o którym piszesz, no też się wziął z tego kozactwa, prawda, że gdzieś tam u podnóża. To jest, zdaje się, pseudonim kozaka, prawda? Tak, on był krzywy. Krzywy róg. Krzywy róg. Usiłuję sobie przypomnieć, dlaczego on był krzywy róg, co tam takiego krzywego się wydarzyło. Już sama zapomniałam, to nie jest takie ważne. Tak, ale kozek. Nie, ale tam był, to chodzi o to, może dlatego. W każdym razie to był pseudonim tam takiego znanego, legendarnego kozaka w tych miejscach. No to tak. Który wzywa do walki. Do walki, no proszę bardzo, a jednak to nawet jest w tym... Nasze rodzinne, tak? Ja się też trochę identyfikuję, no mam nazwisko na ko podobno kozackie, także... Wracam do początku twojej opowieści, bo kiedy mówiłaś o tym razem, tym przełomie u samych Ukraińców, czyli jakby przełom też polegał na tym, bo myślę, że on nas wszystkich dotyczy w innych różnych miejscach świata, że już nie będziemy się układać, nie będziemy płacić cenę za pokój, tylko weźmiemy się do walki. Także pojawiło się to słowo peremocha, że stawką już nie jest pokój i uładzenie sprawy. Zagaszenie na kolejną chwilę ogniska, tylko sprawą jest zwycięstwo. Nie, nic innego. To, co Natalia mówi, te wszystkie głosy, które z Kijowa przywozi. Powiem wam, że dla mnie, jak ja patrzę na swoje życie, to w dużej mierze ono przebiegało przez całe dziesięciolecia poprzez układanie się do pokoju. I wciskanie ludziom kitu, że my żyjemy w epoce pokoju. Tak, historycy teraz obliczają, że po wojnie raptem było do 10-45 dni bez wojny. Ale politycy nam mówili, że my żyjemy w świecie bez wojny. I że tak może taka przyszłość będzie. Inni płaci, ale daleko od nas, gdzieś w Czeczenii, gdzieś w Syrii, gdzieś tam płacili cenę za nasz pokój. Tak? Ale to było daleko. I to, że zostało w Ukrainie powiedziana ta stawka, prawda? Zwycięstwo. To, o czym mówi, że właściwie wszyscy jakby w każdym zdaniu, niezależnie jak były, tak, ciężko było, prawda? Peremocha Budę. Nie ma, po prostu nie ma innej możliwości. Jak się rozmawia, ja przez kilka naszych podróży do Ukrainy w tym okresie wojennym, to była chyba czwarta albo piąta, spotkałam może ze dwie osoby,
I to takich z natury pesymistów, którzy też nie mówili, że nie będzie. No to się skończy pewnie jakimś kompromisem, tak, na tej zasadzie. To też nie, że porażką tam jakąś przegraną, że się rozpadnie Ukraina, nie. A przeważnie tak, przemoga Budę i po prostu nie ma innej możliwości. To czy się rozmawia z kolegami, znajomymi albo ludźmi, z którymi się pracuje, lepiej czy gorzej, znaczy, nie wiem, czy z taksówkarzem na przykład kijowskim, z kilkoma taksówkarzami. Ostatni raz rozmawialiśmy z taksówkarzem, który jakoś sam się do nas odezwał. Okazało się, że jest z Donbasu w ogóle i przyjechał z tego Donbasu jeszcze po 14 roku. I między innymi właśnie mówił, że on cały czas mówił po rosyjsku, no bo siłą rzeczy człowiek z Donbasu to prawie tak jak z Rosji. Z ukraińskim jest na słuch obyty, ale nie zaprzyjaźniony, ale po ukraińsku mówi. I że teraz, po tym 24, on teraz przeszedł na ukraiński i mówi wyłącznie w ogóle w domu i z żoną i z dziećmi, a dzieci, dorosłe dzieci, tam chyba dwóch synów, już się zgłosiło, jest na froncie i tak dalej. Tak wyglądają te przemiany tych ludzi. Więc obok Zełenskiego to można byłoby pewnie takich książek napisać, nie wiem, setki tysięcy o ludzkim losie teraz Ukraińca w tych ostatnich 30 latach do teraz, do tego, jak się zmieniają. I to ja tutaj i ja tu zostaję i wszyscy my tu zostajemy i przemoga Budę, to jest taki refren, który nie zmienia się absolutnie, niezależnie od tego, co wyprawia monstrum sąsiednie. Bo jest ta wiedza, o której ty przywołujesz, przypominasz to przemówienie, jedno z jego przemówień, kiedy on mówił, no tak, mówiono, że nie oddamy życia za Gdańsk, ale potem przyszła Dunkierka, prawda? Czy potem przyszło inne, to znaczy, że takie nie oddamy, to znaczy, że ułożymy się do pokoju, niesie za sobą śmierć bardzo wielu ludzi, prawda? Od razu. W ogóle wiesz, w Ukrainie mówię, tak? W Ukrainie jest... Coś włączyłaś. Właśnie chyba... Dobrze? Nie ma, nie świeci się. Dobrze, tak? Słychać, tak. W Ukrainie bardzo często, no ja śledzę informacje, blogi, artykuły, no śledzę uważnie bardzo to, co się dzieje, to, co tam się dzieje i to, co jakby dominuje w jakimś takim myśleniu dzisiejszym. Jeśli chodzi o zwycięstwo, oprócz tego, że jest po prostu determinacja do obrony swojej ojczyzny, no to jest prosta jakby rzecz, to jeszcze jest tam absolutnie powszechne przekonanie, że gdyby teraz sobie odpuścili, gdyby się zgodzili na jakiś kompromis, to za parę lat ten sąsiad uzbroiłby się jeszcze bardziej i napadłby jeszcze ich bardziej skutecznie. W związku z tym to jakby jeszcze jest taki no, swoisty pragmatyzm, tak, że to jakby ten kompromis, on do niczego nie prowadzi. On wręcz przeciwnie, doprowadzi jeszcze do jakiejś tam gorszej sytuacji, więc nie ma wyjścia i trzeba teraz robić wszystko, żeby do tej, żeby ta przemoga była i dlatego ona będzie. No, ja zresztą właściwie myślę, że ona będzie. I nawet nie podpierając tego jakimiś racjonalnymi przemyśleniami, chociaż one by się znalazły również, ale po prostu jak się tam jak się tam z nimi rozmawia i czuje się tę energetykę. Energetyka jest nieprawdopodobna. To jest po prostu taka, jak, słuchajcie, ja miałam wrażenie ostatnio, teraz, te dwa tygodnie temu, że wbrew absolutnie wszelkiej logice ukraińskie miasteczka wyglądają lepiej niż przed wojną. Oczywiście nie mówię o tych miejscach, które zostały zbombardowane, no bo zostały zbombardowane i są albo rozwalone, albo są, odbudowują tam, coś się dzieje. Natomiast jechaliśmy na przykład przed granicą już przez Włodzimierz, już nie Wołyński, on się już nie nazywa Wołyński, ale ten, co kiedyś nazywano Włodzimierzem Wołyńskim, który taki zawsze był... jakby takie zaniedbane. O, ja nie lubiłam tego miejsca. Teraz patrzę, wszystko uporządkowane, jakieś nowe
nowe te przystanki autobusowe, jakieś placyki zabaw nowe, to takie na kolorowo zrobione, pomalowane, to jest chyba też jakiś przejaw takiego sprzeciwu, że po prostu na złość, wbrew wszystkiemu, na złość wam wszystkim tym monstrom i potworom, my będziemy żyć normalnie, jeszcze lepiej. My będziemy malować dla naszych dzieci place zabaw i budować nowe przystanki, nawet jeśli na nie spadnie bomba, to jutro znowu zrobimy jeszcze lepiej. No, coś takiego jest w tym. Takie zwycięstwo Chrioleja Chołoborodki, bo on też taki był, prawda? Właśnie taki, my byśmy powiedzieli, organicznik trochę, prawda? Pozytywista, no tak. Coś było w nim takiego. Sam pomysł na tego bohatera jest taki, tak. Ale on jest chyba właśnie takim odzwierciedleniem w każdym razie woli. Wtedy, w tym czasie, kiedy grano ten serial, kiedy się potem odbywały wybory, to oczywiście trudno było powiedzieć o jakichś postanowieniach czy realizacji tych postanowień jeszcze, ale taka była wola.